Szanowni Państwo, oczywiście ustosunkowanie się do wszystkich bzdur, które dzisiaj zostały powtórzone, przekracza moje możliwości, zwłaszcza, że mówiliśmy już w większym stopniu na ten temat w dniu wczorajszym. Pamiętacie Państwo i to, co dzisiaj zostało powtórzone, może szokować, że jedyne dwa przykłady działań, które według wnioskodawców są naganne w związku z raportem z WSI, to jest sprawa akcji tak zwanej ZEN i to jest sprawa tłumaczenia raportu. No, trzeba powiedzieć, że dalej idącego pomysłu na kompromitację samej instytucji Komisji Śledczej, a Platformy Obywatelskiej, premiera rządu i w ogóle Sejmu, ja nie ukrywam, nie widziałem. Raz jeszcze to powtórzę, bo to są fakty obiektywne, nie ulegające cienia wątpliwości. A wszyscy ludzie odpowiedzialni za służby specjalne, zarówno w Polsce, jak i wśród naszych sojuszników, jednoznacznie, począwszy od szefa Urzędu Ochrony Państwa, pana Siemiątkowskiego, poprzez oficerów nadzorujących, poprzez oficerów z CIA i służb brytyjskich, jednoznacznie oceniali negatywnie działalność pana Makowskiego i tak zwanych jego źródeł. Analizując raporty, które on przysyłał do Warszawy, oficerowie nadzorujący stwierdzali jednoznacznie, mamy do czynienia ze świadomym wprowadzaniem w błąd służb polskich i służb sojuszniczych. To jest operacja, która ma na celu mistyfikację, która ma odciągnąć nasze służby od rzeczywiście groźnych przestępców i wprowadzać nasze służby w błąd. Taką diagnozę dawali wszyscy, którzy się tym zajmowali. A jakże bym ja mógł brać odpowiedzialność za ochronę polskich żołnierzy, gdybym przeszedł do porządku dziennego nad jednoznacznym stanowiskiem szefa Urzędu Ochrony Państwa, który wcześniej przecież miał do czynienia z panem Makowskim, gdybym przeszedł do porządku dziennego nad jednoznacznymi stanowiskami zajmowanymi przez oficerów, którzy nadzorowali raporty pana Makowskiego i tak zwanych jego źródeł i gdybym przeszedł do porządku dziennego nad tym, co mówią oficerowie z CIA, którzy powtarzali. To jest nieprawda. Wszystkie raporty, które nam przekazujecie, prowadzą nas w pustkę, wyprowadzają nas w pole. W ten sposób, poprzez te raporty, nie można złapać żadnego terrorystę. Wszystkie raporty są fałszywe. To są jednoznaczne stwierdzenia, które są w dokumentach. Te dokumenty były przedmiotem badań, zanim raport został stworzony. One są cytowane w tym raporcie. Próba podnoszenia do rangi ważnego wydarzenia, operacji, która była antyamerykańska, antypolska i proterrorystyczna, mająca na celu ochronę terrorystów, jest jakimś niebywałym absurdem i rzeczywiście ma wszelkie cechy propagandy najpierw sowieckiej, a dzisiaj rosyjskiej, która właśnie na takich zasadach jest konstruowana. Podobnie wygląda z drugim zarzutem. To zupełnie niebywałe, że można wyjść po 7 miesiącach od udowodnionego kłamstwa i raz jeszcze je powtarzać. Tłumaczka tłumaczyła z wydanego publicznie monitora polskiego. Ta sprawa nie ulega cienia wątpliwości. Tłumaczenia zostały dokonane na wszystkie języki kongresowe, łącznie z angielskim, niemieckim i francuskim, także rosyjskim. Większość państw Europy Środkowej i ich urzędników nadal posługuje się językiem, jako językiem międzynarodowym, językiem rosyjskim. No to jest zupełnie oczywiste i każdy sobie z tego zdaje sprawę. A próba robienia zarzutu, że był ten raport tłumaczony na język rosyjski, a próba jeszcze znalezienia w ustawie miejsca, gdzie jest zezwolenie na robienie tłumaczenia, pokazuje no, patologiczność tego myślenia i zupełną aberrację. Szanowni Państwo, otrzymaliście w przemówieniu, którego niektórzy z Państwa wysłuchali, otrzymaliście pewną konstrukcję polityczną. Ta konstrukcja mówi, że rozwiązanie WSI zostało przeze mnie zrealizowane w ten sposób, że chciałem zemścić na byłych funkcjonariuszach i żołnierzach wojskowych służb informacyjnych. Podkreślał poseł sprawozdawca, że motywem głównym była zemsta, bo nie mówił, nie miał zastrzeżeń do tego, że likwidacja WSI nastąpiła. Uważał, że słusznie i rzeczywiście słusznie to były patologiczne, przestępcze służby. O tym wszyscy
mówią, ale mówił, sposób ich likwidacji wskazuje na to, że chodziło o zemstę. No to przyjrzyjmy się temu sposobowi. Bo co to znaczy zemsta? No zemstą byłoby taka weryfikacja, która by większość tych żołnierzy, większość tych ludzi wyrzuciła pod bezzasadnymi pretekstami, prawda? Gdyby weryfikacja przeze mnie i ustawodawstwo przeze mnie miało być wykorzystane w celu zemsty politycznej, no to na 2200 żołnierzy, którzy złożyli wnioski o weryfikację, 2199 zostałoby pod dowolnymi pretekstami zweryfikowanych negatywnie. Wiecie Państwo, ile żołnierzy zostało zweryfikowanych negatywnie? Wiecie ilu? 139, a wobec 157 następnych sformułowano zastrzeżenia. Łącznie 300 żołnierzy na ponad 2000. A wiecie, ilu zostało zweryfikowanych pozytywnie? Ponad 1200. Czyli dokładnie stało się tak, jak zakładała ustawa i jak zakładało państwo polskie, które podjęło tę decyzję. Nastąpiło odsianie plew od ziarna. Tych 300 funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy byli szkoleni przez GRU, którzy byli szkoleni przez KGB, którzy popełniali przestępstwa, a przede wszystkim tych, którzy utrzymywali agenturę wśród dziennikarzy. Bardzo ważny problem, który gnębił politykę polską i polskie życie publiczne. Wśród przedsiębiorców jeszcze ważniejszy problem, bo warunkujący całą strukturę gospodarczą państwa. I wreszcie wśród polityków sprawiający, że żyliśmy w takim świecie, w którym Pismo Rzeczpospolita drukowała artykuły przytaczające pierwsze litery funkcjonariuszy, najwyższych funkcjonariuszy państwa, którzy mieli być agentami WSI, a do szefa WSI zgłaszali się przedsiębiorcy na najwyższym szczeblu, jak na przykład pan Kluzek, podając domniemane nazwiska agentów WSI w Orlenie. No to jest sytuacja przecież patologiczna. To nie było przestępstwo. Prowadzenie agentury wśród dziennikarzy, wśród polityków i wśród przedsiębiorców nie było przestępstwem, ale ustawa o WSI nakazywała ujawnienie tych nazwisk i odsianie i odsunięcie tych funkcjonariuszy, którzy taką agenturę prowadzili, bowiem od tego momentu wprowadzono zakaz prowadzenia takiej agentury, uznając, że takie działanie patologizuje nasze życie społeczne i polityczne, i to jest absolutna prawda. Powtarzam, to nie było przestępstwo, wbrew temu, co wyobrażał sobie poseł sprawozdawca, że nazwiska wymienione w raporcie mogły dotyczyć tylko sytuacji przestępczych. Nie jest tak. W dużym stopniu, i ustawa to nakazywała, dotyczyło to tych żołnierzy WSI, którzy patologizowali polskie życie publiczne, choć nie popełniali przestępstwa, na przykład przez prowadzenie agentury. Mówię o tym dlatego, że w ogóle poseł sprawozdawca wyraźnie nie rozumie prawa. Wyraźnie nie zna prawa, ma wyobrażenie o prawie mniej więcej takie, jak mieli funkcjonariusze WSI. No najwyraźniej to widać w jego, jakby to powiedzieć, podejściu do sprawy informacji niejawnej. No w odróżnieniu od niego brałem udział w uchwalaniu tej ustawy i warto to przypomnieć. Warto to przypomnieć, że ustawa o likwidacji WSI, dająca komisji weryfikacyjnej dostęp do wszystkich dokumentów tajnych i ściśle tajnych, bez względu na to, przez jakie służby sporządzonych, jest lex specialis w stosunku do wszystkich innych ustaw, także w stosunku do ustawy o ochronie informacji niejawnej. Ta ustawa także przewidywała, że pan prezydent ma obowiązek opublikowania tego raportu po jego dostarczeniu i że publikacja jest równoznaczna ze zdjęciem klauzuli. No, pan Dembski nie zna samych podstaw prawa, nie zna ustaw, nie rozumie, powtarza to, co mu do ucha powiedzą ludzie z dawnych byłych wojskowych służb informacyjnych. No, najlepszym dowodem na to jego pewnego rodzaju młodości, tak bym powiedział. Zdaje się, że ma większe doświadczenie, jeśli chodzi o podrabiane towary, ale w tej sprawie, jeśli chodzi o Sejm, jeżeli chodzi o prawo, jeżeli chodzi o działanie
związane z prowadzeniem służb specjalnych, po prostu jest niekompetentny. Nie jest prawdą, że na patologię WSI wskazywaliśmy w roku 2000, dopiero w roku 2005, ponieważ on może tego nie wiedzieć, ponieważ zajmował się innymi kwestiami w roku 1992. Chcę przypomnieć, że raport z likwidacji, raport związany z przekazaniem Sejmowi informacji o agenturze w służbach cywilnych, który został dokonany przeze mnie na podstawie decyzji uchwały Sejmu, zawierał informacje o agenturze wojskowej, o agenturze WSI, przede wszystkim związanej z handlem bronią i z działaniem Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. To wówczas została ujawniona faktyczna rola pana Rzemka i innych ludzi ze służb wojskowych, którzy są współwinni grabieży kilkudziesięciu miliardów złotych. Sprawa Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, podobnie jak sprawa handlu bronią, jest istotnym elementem, istotną treścią całego tego raportu. I na koniec jedna tylko uwaga. Przy tym bardzo drobiazgowym i czasami zupełnie niezrozumiałym wyliczaniu sądów, wyroków, orzeczeń, pan Dębski zapomniał o wyroku Sądu Warszawskiego, który zapadł 2,5 miesiąca temu, który po 15 latach, to długo trwało. Tak, rzeczywiście agentura WSI potrafi się bronić, nie tylko ma swoich ludzi w świecie politycznym, ale także nadal ma wpływy w wymiarze sprawiedliwości. Niemniej po tych 15 latach zapadł wyrok, w którym między innymi, w procesie, w którym między innymi ja zeznawałem przed sądem w sprawie nielegalnego handlu bronią i ludzie, którzy ten handel bronią w ramach WSI podejmowali, zostali skazani. Także z tego punktu widzenia efektywność komisji weryfikacyjnej, choć jest ograniczona i oczywiście powinna być, jeśli chodzi o wyroki, dużo szersza, nie jest taka zła. Ten wrzut na ciele polskiego państwa, który sprawiał, że byliśmy niewiarygodni w całym świecie cywilizowanym, bo łamaliśmy orzeczenia Komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych, sprzedawaliśmy, dostarczaliśmy broń terrorystom na całym świecie, bo to nie tylko jest Bliski Wschód. Tę broń dostarczano także do Afryki i do walk, które tam się odbywają. Tę broń dostarczano także do Ameryki Południowej. Za to został skazany główny partner WSI, pan Monzer Alcázar, siedzi, odsiaduje wyrok w więzieniu, a był głównym partnerem ludzi, którzy dzisiaj zostali, 2,5 miesiąca temu, zostali skazani w Polsce. Wszystko w dużym stopniu dzięki materiałom zgromadzonym przez Komisję Weryfikacyjną i dzięki raportowi o likwidacji WSI. Tyle z mojej strony.